Hejka wszystkim, tutaj Lena i witam was w nowym filmie u mnie na kanale. Zastanawiam się, czy dziwnie wam się mnie słucha, bo dosłownie 100 lat mnie nie było. 100 lat mnie nie było, wiem o tym. Ale wracam dzisiaj do was z nowym vlogiem, ponieważ jakiś czas temu byłam w Stanach, byłam 2 tygodnie na kursie językowym z JF-em w Nowym Jorku i byłam tydzień na wywczasie w Los Angeles i stwierdziłam, że zrobię z tego fajnego vloga, więc właśnie dzisiaj będziecie mogli go zobaczyć. Nagrałam całego tego vloga nową kamerą. W końcu mam nową kamerę, w ogóle jaram się strasznie, bo zawsze chciałam przetestować sobie jakąś inną. Ja dosłownie od lat miałam tą samą, ale w końcu zdecydowałam się na przetestowanie kamery Sony ZV-E10 i właśnie w tym vlogu możecie zobaczyć po prostu, jak ona się sprawdza. Można z nią wyjechać, bo właśnie ja bardzo dużo tam podróżowałam, jeździłam po mieście i tak dalej i cały czas kamera mi towarzyszyła i naprawdę bardzo, bardzo fajnie się spisała według mnie, więc właśnie ten vlog jest nagrany tą kamerą. Widzicie, jaka jestem wyraźna i jaka jestem gładka. To jest nieprawdopodobne, ja całego tego vloga się zachwycałam tym, jaka ja w tej kamerze jestem gładka, bo naprawdę nigdy wcześniej tak nie miałam. I zobaczcie, uwaga, chwila. Stwierdziłam, że warto spróbować czegoś nowego, przetestować, dać szansę nowemu urządzeniu. Zobaczyć, jak się spisuje, a według mnie spisuje się naprawdę fantastycznie. Widzicie tego z zooma? No nie mogę, jak to dobrze wygląda. Okej, okay, attention, attention. Tak wygląda kamera. No wygląda fenomenalnie, to jak ona fajnie może wyostrzać obraz. O, widzicie, jak się teraz wyostrzyło? Ale mnie to jara naprawdę i ma ona tak dużo fajnych funkcji. Zacznę od tego, że ma ona wymienne obiektywy i dosłownie do tej kamery możecie dopasować sobie 60 różnych obiektywów, jakie są dostępne w ofercie Sony. Bo normalnie wiecie, do takich kamer do vlogowania nie można wymieniać obiektywów, a ta, widzicie, że ona nie jest duża, to nie jest duży aparat. Ona jest taka średniej wielkości, bym powiedziała, taka naprawdę, że można sobie w podróż na przykład zabrać i uważam, że nie ma z tym problemu. Więc właśnie możecie dobierać sobie wymienne obiektywy, możecie używać jej jako kamery do vlogowania, ale uważam, że ona do takiego, wiecie, bardziej profesjonalnego nagrywania też jak najbardziej się nadaje, bo ma fajny tryb portretowy, ma bardzo fajne wyostrzenie na detale, ma też stabilizację obrazu. Macie do tego opcję Bokeh Switch, która sprawia, że możecie rozmywać tło przy użyciu jednego przycisku. Ma ona naprawdę mega dużo fantastycznych opcji. To jest też bardzo fajne połączenie właśnie takiej profesjonalnej kamery, ale włożonej w mniejszą wielkość, bo właśnie taką do vlogów. Mi naprawdę spisała się 10 na 10 i dodam jeszcze, że link do niej załączam wam tutaj na dole w opisie filmu. Dobra kochani, więc po tym wstępie zachęcam was do obejrzenia całego filmu, bo uważam, że jest bardzo fajny, bardzo podoba mi się ten vlog. Podróże do Stanów to są jedne z moich ulubionych podróży, więc mam nadzieję, że poczujecie tą fantastyczną atmosferę i ten amerykański vibe razem ze mną, więc zapraszam do oglądania i zaczynamy. Zobaczcie, to jest dworzec główny w Nowym Jorku, jesteśmy tutaj. Vlogerka. Jesteśmy na łodzi. Witajcie, jest poniedziałek, jest godzina 12:45. My jesteśmy właśnie za mną w miejscu, którego nazwy nie znamy. Ale tutaj zawsze przychodzimy na bowla, to jest nasze ulubione miejsce w Terytown. Także idziemy zamówić i odezwiemy się do was potem. Ten lokal mieści się w samym sercu Terytown, w samym centrum. Jest ładnie, jest smacznie, także 3 plusy, żadnego minusa. Jak będziecie kiedyś w Terytown, to musicie tutaj koniecznie przyjść. Tutaj właśnie są nasze bowle. My tutaj pitaya bowl z granolą, z borówką i z truskawką, weźmiemy wszystko naraz.
żeby mieć po prostu prawdziwy, najlepszy experience. Zimno. Jesteśmy w pociągu, który zabiera nas prosto na dworzec Grand Central z naszej wioseczki. O, i generalnie z naszej szkoły idzie się... Ile się idzie na ten dworzec? Tak 20 minut z górki, potem wraca się trochę dłużej, bo jest pod górkę. Ale właśnie tak, idzie się 20 minut, potem jedzie się około godzinkę, wysiadamy w samym centrum Nowego Jorku. A jestem gładka w tej kamerze, jestem pod wrażeniem. Moi drodzy, jesteśmy teraz w drodze na The Edge. To jest miejsce, z którego będziemy obserwować cały Nowy Jork. To jest taki wielki taras, zaraz zresztą zobaczycie, ale to jest taras, który jest położony na zewnątrz. I myślę, że jest też część, z której można oglądać Nowy Jork wewnątrz. Przynajmniej mam nadzieję, bo dzisiaj jest wyjątkowo zimno. Kolejny dzień jest zimno, ale tak czy tak, kupiliśmy wczoraj wieczorem bilety i teraz stoimy w kolejce i zaraz będziemy wjeżdżać. Co, wzięliśmy bilety na sunset, to jest jedyny sunset, jaki mamy, ale przynajmniej jest jakiś kolor, więc jest w tym potencjał. O matko. To ja podziękuję chyba. Tutaj mamy drogę, która prowadzi do kampusu. I tutaj ten pierwszy budynek to już jest budynek, w którym sobie mieszkamy. Ja mieszkam tam na samej górze. Tutaj po prawej jest siłownia i basen, więc dosłownie minutę od mojego budynku jest. Więc sobie tutaj praktycznie wstajemy na siłownię, byłam też na basenie. A tutaj na górze w oddali widać już taki główny budynek, tam jest taki... taka duża hala, na której odbywa się rozpoczęcie roku i pewnie też zakończenie, myślę. Kolejne budynki to budynki szkolne, tutaj mamy klasy, w tym po lewej. Tutaj mamy nasze małe miasteczko, centrum całego miasta. Możecie iść na paznokcie, możecie kupić sobie kartę SIM do telefonu, możecie iść na szamę, tutaj jemy nasze ulubione smoothie bowle, a teraz idziemy na kawę, która jest tam dalej. A tutaj spożywcze, jeśli ktoś jest ciekawy. Jesteśmy właśnie w Central Parku. Dzisiaj jest wyjątkowo ładna pogoda. Jest 11 stopni. Ostatnio nic wam nie mogłam nagrać, bo jak wyjmowałam tylko ręce z kieszeni, to już zamarzałam. Ale dzisiaj zobaczcie, jak ładnie świeci słońce, kulturalnie. Central Park trochę szary, bo zima, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj jest naprawdę ładna pogoda i mega przyjemnie. Hello, hello, hello. Tutaj BDS 2115. Jesteśmy, moi drodzy, w Los Angeles. Ja wiem, że to była szybka zmiana, bo nie nagrałam wam nic z podróży, ale podróż z Nowego Jorku do Los Angeles to było najbardziej traumatyczne wydarzenie moich ostatnich kilku miesięcy i nawet nie wiem, czy całego życia i wszystkich podróży, jakie przeżyłam. Ale tak czy tak, jesteśmy tutaj teraz z mamą. Teraz robimy sobie wywczas, więc właśnie jesteśmy w Los Angeles. Teraz idziemy sobie po Venice. Teraz skupiamy się tylko na pozytywnych momentach i dobrych wspomnieniach i ładnych widokach. Więc już wam pokazuję, jak wygląda tutaj nasze Venice o tej wspaniałej porze roku, pomijając to, że tutaj zawsze jest lato i możecie podziwiać i chłonąć te fantastyczne chwile razem z nami. Widzicie tą panią, która je burgera? To jest miejsce, do którego teraz podążamy. To jest pyszna lemoniada, najlepszy kurczak teriyaki z ryżem. Jeszcze wczoraj brałyśmy fryty generalnie, a i kawę mrożoną. No generalnie wszystko tutaj jest bardzo, bardzo dobre. I jest też mega znane miejsce, czyli kolorowe schody. Zaparkowałyśmy auto i kierujemy się w stronę najbardziej fancy ulicy w Los Angeles. Jej! Thank you.
mój samochód przyjechał. O, matowy, nawet nie taki czarny, tylko to był taki bardzo, bardzo ciemnoszary. Siemaneczko, ziomeczki. Jesteśmy teraz w Beverly Hills. Witajcie, moje ulubione miejsce w całym LA, według mnie najlepsze ever. Zobaczcie, mamy palmy, jakie piękne, wielkie palmy. Bardzo ładne ujęcia. Tutaj ja, pięknie komponująca się z palmami, robiliśmy foty. Wyszły naprawdę mega. To jest naprawdę moje ulubione miejsce, bo ono jest takie zielone, kolorowe i estetyczne. I wyobraźcie sobie, że tutaj mieszkają ludzie. Wyobraźcie sobie tutaj mieszkać, to jest zbyt dobre. Uwaga, uwaga, dzisiaj przyjechałyśmy pod Hollywood Sign i to dosłownie tak pod, bo zobaczcie, to jest bez zooma. To jest na zoomie i ten napis widać tak idealnie. Jesteśmy w ciekawym miejscu, ponieważ nie wiedziałam, gdzie jedziemy, tylko zaimprowizowałam i wybrałam nam przypadkowe miejsce na mapie, które wydawało się dobrym miejscem właśnie, żeby napis był widoczny. Wyszło całkiem nieźle, stoimy tutaj nielegalnie, ale w sensie mamy miejsce widokowe, no dobra, wszyscy tu chodzą, tylko że musiałyśmy gdzieś zaparkować i to była jeszcze większa improwizacja, ale jest pięknie. No, idealne miejsce na foty znalazłam, całkiem nowe, tutaj jeszcze nigdy nie byłam. Wydaję teraz recenzję mango, które kupiłyśmy na Walk of Fame w Hollywood. I zobaczcie, to jest mango, które jest oblane takim sosem i posypane jeszcze do tego przyprawą chili. I zaraz wam opiszę, jak to smakuje, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Trochę się tego bałam, ale już jak widać próbowałam i naprawdę jest bardzo smaczne. I fajne w tym jest to, że ten sos jest słony, przyprawa jest ostra, a mango samo w sobie jest słodkie, więc razem to się fajnie komponuje, naprawdę. Takie bardzo, bardzo ciekawe połączenie, polecam. I spróbujcie tego sami. Dzisiaj vlogujemy z Malibu. Przyjechałyśmy z małą specjalnie tutaj, żeby sobie popodziwiać piękne widoki, bo ja zawsze kojarzyłam, że w Malibu są przepiękne plaże. A tutaj właśnie mamy taką przepiękną plażę, ale szczerze mówiąc, powiem wam, ja myślałam, że Malibu jest mniejsze, a ono jest naprawdę bardzo, bardzo duże. I jechałyśmy, i jechałyśmy, i jechałyśmy i znalazłyśmy plażę, którą stwierdziłyśmy, że warto zobaczyć, bo zobaczcie, tam są takie różne skały i takie fajne rzeczy, więc teraz jesteśmy na klifie, jak widać, ale mamy naprawdę niesamowity widok i zaraz idziemy tam na schodki, będziemy schodzić sobie w dół i idziemy na plażę. Cześć. Siema. Trzeba iść na najlepszego kurczaka ostatniego dnia. Kurczak teriyaki z ryżem. I o to się rozchodzi. I to jest to najlepsze jedzenie, tak. To. Ten widzicie? Ja wiem, że wy to czujecie. Ryż. Na pewno chcecie go zjeść teraz. I lemoniada. Lemoniada. I kawa. Taki wypas ostatniego dnia. No.